Dziś w serwisie informacyjnym. Podzielili pieniądze na sport. Spali, gdy złodziej buszował po domu. Wyszedł w ubraniach gospodarza. 3 hektary z boiskiem w Głobicach własnością gminy Tarnów. Przynieś kwiaty doniczkowe, dostaniesz bilet do teatru. Zagroda Felicji Curyłowej za Lipiu ponownie otwarta. Tarnowski magistrat rozstrzygnął pierwszą turę wniosków klubów i organizacji sportowych o dotacje na działalność w 2019 roku. W sumie wpłynęło 120 próśb o dofinansowanie, więcej niż w roku ubiegłym. Opiniowanie wniosków zajęła się 5-osobowa komisja złożona z przedstawicieli miasta, działaczy sportowych i dziennikarzy. Czyli pan Robert Nogaj, pan Roman Kieroński, pan Marek Małek, wieloletni pracownik TOSIR-u, działacz Szkolnego Związku Sportowego, i pan Michał Kolbusz, wieloletni działacz sportowy, również nauczyciel wychowania fizycznego i moja skromna osoba z Wydziału Sportu. Każdy członek komisji konkursowej autonomiczny w swoich decyzjach miał do dyspozycji tyle punktów, ile wynosiła w tysiącach liczba środków na dany konkurs i przydzielał te punkty poszczególnym ofertom. Jak co roku było ogłoszonych 5 tematów, czyli sportowe talenty, poprawa warunków uprawiania sportu w tarnowskich klubach, 2 programy dla zawodników niepełnosprawnych i jeszcze kalendarz ogólnomiejskich imprez sportowo-rekreacyjnych. Tutaj nasza pula wynosiła 1 730 000 zł, czego 600 000 zł na sportowe talenty, 980 na poprawę warunków uprawiania sportu w tarnowskich klubach, 100 000 na kalendarz i 45 oraz 5 000 na programy dla osób niepełnosprawnych. Przed nami jeszcze 2 konkursy. W chwili obecnej pracujemy nad konkursem z dodatkowych środków uchwalonych na sesji 3 stycznia. Czyli 350 tysięcy na poprawę warunków uprawiania sportu w tarnowskich klubach i 150 tysięcy na sportowe talenty. Jeszcze oprócz tego według schematu rocznego mamy 70 tysięcy, które będziemy ogłaszać na zgrupowania wakacyjne. To myślę, że również w miesiącu lutym będzie ogłoszony taki konkurs. Jak podzielono sportowe pieniądze? Sprawdź na naszym portalu www.zwami.tv. Co można robić w nocy? Odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista. Mieszkaniec powiatu tarnowskiego zamiast spać popełnił 6 przestępstw. Swoją aktywność rozpoczął od wejścia przez niezamknięte drzwi do cudzego domu. Wyniósł dokumenty i kartę debetową, gdy niczego nieświadomi domownicy spali. Zanim wyszedł, zdążył się jeszcze przebrać w ubrania właściciela, zostawiając na miejscu własną odzież. Gdy wreszcie opuścił dom, wpadł mu do głowy kolejny pomysł. Mimo odebranego mu prawa jazdy, postanowił przejechać się zaparkowanym w pobliżu osobowym Renault. Zadanie ułatwił mu sam właściciel, pozostawiając otwarty pojazd z kluczykami w stacyjce. 42-latek zwiedzał okolice, po czym udał się do Tarnowa, gdzie zatankował paliwo, nie uiszczając za nie opłaty. Z pełnym bakiem przejechał jeszcze kilkadziesiąt kilometrów, porzucając samochód kilka kilometrów od miejsca zamieszkania. To właśnie tam został zatrzymany przez policjantów z komisariatu Tarnów Zachód, powiadomionych o kradzieży ze stacji. Po obfitujących zdarzenia nocy mężczyzna usłyszał zarzuty naruszenia miru domowego, kradzieży kart, dokumentów, paliwa, krótkotrwałego użycia pojazdu i jazdy samochodem pomimo cofnięcia uprawnienia do kierowania. Grozi mu do 5 lat więzienia. Samorząd gminy Tarnów stał się właścicielem 3-hektarowej działki przy drodze krajowej w Zgłobicach, na której wcześniej było m.in. boisko piłkarskie. To kolejna nieruchomość po działce ze szkołą podstawową oraz ośrodkiem zdrowia odkupiona od spadkobierców rodziny Marszałkowiczów. Jest to moment bardzo ważny dla mieszkańców Zgłobic, który ukształtuje ład architektoniczny na następne pokolenia, ale przede wszystkim to będzie ład ukształtowany dla mieszkańców, ponieważ będzie to własność gminy Tarnów. Jaka będzie przyszłość, co będziemy tam robić, oczywiście będą konsultacje. To jednak nie koniec zmian własnościowych w Zgłobicach. Wójt gminy Tarnów uzgodnił z pełnomocnikiem spadkobierców rodziny Marszałkowiczów warunki nabycia również 47 arów w centrum Zgłobic z parkingiem koło kościoła i działkami przyległymi do niego oraz do ośrodka zdrowia.
Masz niepotrzebne duże kwiaty doniczkowe, które zalegają ci w domu, w ogrodzie? Możesz je teraz wymienić na bilet do teatru. Ta część, na której obecnie się znajdujemy, to ta nowa część właśnie wyremontowanego teatru. Tu się pojawiło blisko 1600 metrów kwadratowych przestrzeni. Część z tej przestrzeni jest właśnie przestrzenią otwartą, bo to jest właśnie tutaj taras, za nami jest ogród zimowy, a jeszcze tutaj dalej z boku jest po prostu zielony taras, gdzie będzie można w lecie skorzystać z tej urokliwej przestrzeni. Natomiast ten ogród zielony, który jest tutaj za nami, to kilkadziesiąt metrów kwadratowych przestrzeni, którą chcielibyśmy wykorzystać na to, żeby pomieścić w niej jak najwięcej kwiatów po prostu. I stąd ta akcja bilet za doniczkę. Zachęcamy wszystkie te osoby, które mają przerośnięte kwiaty w domu, których być może chcą się po prostu pozbyć, a być może może to być pretekst do przyjścia do teatru, żeby dawali znak o tym. Wszystkie te osoby, które zdecydują się na to, żeby nam przekazać te kwiaty, bardzo proszę, żeby zadzwoniły pod numer telefonu 784 976 024 bądź wysłały maila na adres adm@teatr.tarnow.pl. I tam jest pani Agata, która zajmuje się administracją tego obiektu i ona chętnie przyjmie te zgłoszenia. Podjedziemy po ten kwiat i w zamian wręczymy po prostu zaproszenia do teatru. Nie ma limitowanej liczby i nie oceniamy tego od wysokości. Jeśli będzie sympatyczna rodzina, która będzie chciała się wybrać do teatru, to myślę, że każdy kwiat będzie stanowił pretekst do tego, żeby skorzystać właśnie z zaproszenia. Akcja Bilet za Doniczkę została uruchomiona z myślą o zagospodarowaniu terenu wokół nowo powstałego budynku zaplecza Tarnowskiego Teatru. Zagroda Felicji Curułowej w Zalipiu wraca na turystyczną mapę województwa małopolskiego. W najbliższy piątek, 1 lutego, po ponadrocznej przerwie związanej z modernizacją, Muzeum Okręgowe w Tarnowie ponownie udostępni to miejsce zwiedzającym. Sytuacja w naszym tym oddziale muzealnym taka, że jest kolorowa wieś, ale sama Felicja Curułowa, czyli jej zagroda, to jest chałupa oszalowana, obita deskami na żółto i kolorowa za bardzo nie jest. Natomiast jest piękna, kolorowa w środku. W związku z tym dodaliśmy jeszcze jeden dom. Jest to chałupa pani Stefanii Łączyńskiej, drugiej takiej markowej maralki, już nie żyjącej z Zalipia. I ten dom jest malowany i w środku, i na zewnątrz. I całe wyposażenie tego domu mamy. Jest to więc przygotowane i powstał tam taki mini skansenik, w którym będziemy mieli trzy domy, dwa domy malowane. Oprócz tego jest obórka. Do tego w ramach tego projektu przystosowaliśmy do obsługi klientów stodołę, gdzie będą organizowane rozmaite warsztaty, prezentowane filmy o Zalipiu. Także ten oddział jest już czynny i czekamy na naszych gości. Wartość samych prac budowlanych przekroczyła kwotę 1 000 000 zł.